Hejka, hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A w dzisiejszym filmie przygotujemy klatkę, która będzie dla mojego drugiego komika syryjskiego, czyli Bartka. A model tej klatki to Sawik, Hamster, Haven, Metro. Wymiary tej klatki to 80 długość, szerokość 50 i wysokość również 50. Jest to klatka używana, kupiłam ją na Marketplace na Facebooku. Koszt tej klatki to 200 zł, miała być ona 170, ale niestety pani miała wydać, ale wiele rzeczy, możecie później zobaczyć, jest dołączonych do właśnie tej klatki. Także zobaczcie, jak wygląda w środku, tak dokładnie, a zaraz pokażę Wam, co dostałam w zestawie z klatką właśnie. Jak na razie można zauważyć, że klatka ma półkę, która jest półką narożną. Na górze klatki znajduje się coś dodatkowego, tak jest z wentylacją rury, także on może sobie wejść do tego. Następnie trzeba pokazać, to sputnik. Zobaczcie, wszystko jest w kolorach niebieskim i zielonym. Bardzo ta klatka mi się podoba. A co Wy myślicie o tak ładnej klatce utrzymanej w jednej kolorystyce? Dajcie znać w komentarzach. Co do minimum dla komika syryjskiego, to uważam, że polskie minimum dla mnie jest ważniejsze niż niemieckie. Co więcej, tłumaczyłam Wam w przygotowaniu klatki Zosi. Także obejrzyjcie sobie ten film, bo będzie tam po prostu więcej informacji na temat minimum klatki. Pierwszymi rzeczami są trociny. Są to dwie paczki dużych trocin. Każda ma po 5-6 litrów. Będę je używać zwyczaj mieszając z ściółką konopną lub po prostu zamiast niej. Czasem będę musiała wrócić do klatki gryzonią, ale mam nadzieję tylko, że nie będą pyliły. To jest moja bardzo duża nadzieja, bo pylących trocin nie znoszę. No i oczywiście w klatce gryzoni nie powinny się one znajdować. A trociny są z firmy MultiFit. Następnymi rzeczami, które chciałam pokazać Wam, są domki plastikowe. Niestety znam, nazywają się te domki Sawik. Dodam, że są ślicznego koloru zielonego. Kolejnymi dodatkami do klatki są trzy poidełka, które mam zamiar przekazać fundacji z gryzoniami, do której one się bardziej przydadzą. Bo u mnie gryzoni używają właśnie miseczek, więc to poidełko się nie zda. Pierwsze poidełko jest z firmy Strixie, które ma pojemność 50 ml. Drugie poidełko wygląda w ten sposób. Ma ono 100 ml i jest z firmy Ani One. Uważam, że to poidełko jest bardzo ładne. Natomiast trzecie poidełko ma 250 ml i jest ono również z firmy Ani One. Wszystkie poidełka są plastikowe. Kolejne rzeczy są to dwie miseczki. Jedna jest miseczką plastikową, czerwoną, a druga jest miseczka metalowa do powieszenia na klatce. Kolejnym, myślę, że bardzo ważnym przedmiotem jest tak zwana piaskownica. Jak widzicie, jest ona plastikowa, w kolorze zielono-niebieskim. Bo patrzcie, jak się składa, ja dopiero pierwszy raz ją składam, nie wiedziałam w ogóle, że to się da składać tą górę, ponieważ nigdy wcześniej takiej piaskownicy nie miałam. Kolejna rzecz jest to kołowrotek Strixie, który ma 20 cm. Oczywiście będę dokupywała dziesiątkę 8. Dodam tylko, że ten kołowrotek jest koloru kołowrotka również Zosi. Zosia ma również różowy kołowrotek. Ale kołowrotek dla Bartka będę chciała kupić w kolorach klatki tak jak jest, czyli niebiesko-zielonych. Kolejny akcesorium do zabawy jest to taka rura z zakończeniem zielonym aż czerwonym. Jest i przeżyczystym plastikiem. Uważam, że jest to bardzo ładna zabawka. Dla Bartka, który lubi po prostu takie tunele. Następne dwa elementy są to zielone podpórki do półek, takie jakby drabinki, których na razie nie będę używała w klatce, ponieważ zlikwiduję półkę z prostego powodu. Po prostu Bartek musiał łaść podpółkę i będzie mi go ciężko osłonić. A ostatnim elementem lub raczej dodatkiem do klatki jest duża tabliczka z chomikiem bardzo brzmiącym Julkę i ta tabliczka głosi napis: życie bez chomika jest możliwe, ale dużo smutniejsze. Tą tabliczkę powieszę w moim pokoju.
tak wygląda klatka mojego chomika syryjskiego w całości, już przygotowana. A mianowicie mam tutaj domek, miseczkę na wodę oraz podest z hamsteak, miseczkę na jedzenie, mały mostek drewniany, użyłam jego zapory, który odgradza miseczkę od zasypania, przed zasypaniem właściwie. Natomiast drewniany mostek potrzebuje piaskownica. Następnie mamy kołowrotek, spódnik i rurę. Dam jeszcze coś smacznego dla Bartka. Może wtedy zaakceptuję lepiej klatkę na samym początku. A tą smacznością będzie poros senegalski, którego Bartek jeszcze nie próbował. Zobaczymy, czy będzie mu smakowało to proso. Zaraz przeniesiemy Bartka do nowego loku, nowej klateczki. Jednak chciałabym Wam powiedzieć jeszcze jedno odnośnie jego starego loku. Bartek niedługo siedział w nim, bo tak naprawdę od niedzieli do piątku. Klatkę kupiłam 1 października, także naprawdę niedługo siedział, niecały tydzień. I to całe szczęście, bardzo mnie to cieszy. A tak wyglądało lokum Bartka, czyli również na żywiec, na szerokość i na długość. Jak sami możecie zauważyć, nie jest to za duże lokum. Także bardzo myślę tak, że będzie Bartek się dużo lepiej czuł w swojej nowej klatce, która będzie bardziej spełniać wymiary dla chomików syryjskich. Bardzo przepraszam, że zapomniałam o tym powiedzieć, ale te odstęp między prętami w tej klatce, którą kupiłam dla Bartka, to jest nie 0,9 mm, tylko 9,5 milimetra, także o pół metra jest większe, no ale centymetra jeszcze nie mam nadzieję, że właśnie z tej klatki nie ucieknie. A teraz zobaczmy, jak wyglądało tymczasowo lokum Bartka i co tam w środku jest. Poszukajmy go zresztą również, bo chcę go właśnie wciągnąć do mojego domku. Przyniosłam Bartka w transporterze już do klatki. Jak wiecie, na razie jest dość nieśmiały, ale dałam mu transporterka bananka, żeby nie wszedł do transporteru. To zobaczymy zaraz, czy wyjdzie na swój nowy teren, nowe klateczki. Nie bój się, Bartek, odwagi. Popatrz, jak pięknie urządziłam Ci klatkę. Widzicie co? Bardzo lubię cieszyć się omiczym szczęściem, a tak mianowicie mówiąc, to kiedy one zjedzają to swoją nową klatkę, wszystko jest takie nowe, no i bardzo fajne. I kiedy proszę się im po prostu warunki. Jest to dla mnie bardzo istotne i ważne. Spróbuję wsiąść Bartka z transportera, no i zobaczymy, czy będzie łatwiej pochodzić troszkę po klatce i zapoznać się z nowym miejscem. Bartek już jest w swojej klatce. Finał filmu szedł bardzo fajnie, myślę. Teraz poszedł do jedzonka, ale pewnie za chwilę będzie chodził po różnych kątach, będzie obserwował różne rzeczy, sprawdzał. No wiecie, musi nabrać wielu pewności, jaka ściółka, jak pachnie, jak piasek pachnie, gdzie co się znajduje. Także czas pokaże, jak będzie sobie chodził i jak szybko się zdraje się do właśniowego domku. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia w tym filmie. Cześć!